Moi drodzy, naszym gościem, osoba nieznajoma wam zupełnie, Piotr Nowosielski, kapitan gangu Lambady. Witam wszystkich serdecznie. Po raz pierwszy chyba do wywiadu. Tak, dokładnie. Trochę nieswojo się czuję przed kamerą. Też bym się tak czuł, jakbym był po raz pierwszy. Pytanie numer jeden na życzenie Michała. Czy Hatał w końcu coś zagrał? Hatał kapitalny mecz, ikona ligi, naprawdę bardzo czysto z tyłu, z przodu, jak Dani Carvajal chodził, dośrodkowywał, strzelał, centrował, przecinał. Mecz kompletny. A teraz naprawdę? A teraz naprawdę to... Nie. Hatał, dobrze, bramka, asysta, jak nie dwie... Także można pochwalić zawodnika. Ty, Piotr, się chwaliłeś przed wywiadem, że też swoje konto podreperowałeś, dwie bramki, cztery asysty, więc sześć punkcików wpadło. Wpadło sześć punkcików, cieszy mnie to, więc do przodu gdzieś tam te punkty się zbiera pod koniec ligi. Zobaczymy, jak to wyjdzie, czy uda się jakąś tam klasyfikację zdominować. Wszystko czas pokaże. Przeciwnicy mają jeszcze więcej meczów do rozegrania, także no, może być różnie. A czy Zieniu jest rehabilitowany przez wasze masażystki cały czas namiętnie, czy jeszcze czeka na ocenę swojej kontuzji? Intensywnie jest cały czas rehabilitowany. Nie ukrywam, że w tym celu udał się do Siemianowic Śląskich, do komory kryogenicznej i do groty solnej. Nie mogę powiedzieć, czy wykuruje się na jutro, czy na pojutrze, ale mam nadzieję, że szybciej mu się te więzadła zwiążą. Czyli gang Lambady nie oszczędza na zdrowiu zawodników i inwestuje wszystko, co ma. Absolutnie, szeroka ławka rezerwowych, chłopaki wyszli właśnie z karceru, więc naprawdę uważam, że nawet to osłabienie, no oczywiście wpłynie na to, że dużo bramek tracimy z tyłu, dzisiaj też chyba z 4 czy 5 bramek wpadło, ale z przodu jest póki co dobrze, także to jest w sumie najważniejsze. No normalnie, moi drodzy, drużyna wzór. Dobrze, że daliście grupie Lotos troszeczkę strzelić, bo paliwo nie będzie droższe. No mamy nadzieję, dostaliśmy zniżki, więc tak naprawdę chłopaki powiedzieli, nie? Za każdą zniżkę 10% na Lotosie tutaj niedaleko, więc jest ok, dogadaliśmy się prawidłowo. Ja muszę, widzę, renegocjować moje warunki, bo ja za miejsce w drugiej lidze dostałem 5% tylko. Tylko 5%? To ja widzę, że tutaj słabo negocjacje tutaj tobie idą. No ale to ty jesteś w tym dobry akurat, także nie zdziwiłem się, że wywalczyłeś więcej. Tak, no ale tutaj chłopaki z Lotosu tworzyli fajny zespół, szczególnie w pierwszej połowie, gdzie ten mecz skończył się chyba wynikiem 3-1 i tak naprawdę nie wiedzieliśmy do końca, jak ten mecz się potoczy, bo oni mieli swoje okazje. Nasz bramkarz Damian Reszkę popisał się kilkoma fajnymi interwencjami, także to wyszło dobrze. No niemniej jednak już w tej drugiej połowie chyba zabrakło im takich jakościowych zmienników, którzy by gdzieś tam tych więcej biegania przede wszystkim włożyli do drużyny. No i to tak naprawdę wyszło, bo oni mieli swoje okazje, naprawdę mieli swoje okazje i gdyby doszli nas na 3-2, mogłaby się wkraść jakaś nerwowość i mogłoby być różnie. A tak to my zdobyliśmy szybko tą bramkę w drugiej połowie, za chwilę dołożyliśmy kolejne, oni się za bardzo otworzyli i jakby tak jak na samym początku grali, czyli grali z kontry i to im świetnie wychodziło, tak później to jakoś im się rozleciało i już chyba jakby stracili ten pomysł na grę. Tam jest dwóch bardzo fajnych zawodników, Marchewka i Czachorowski Kuba, także oni potrafią bardzo dobrze grać w piłkę i tą drużynę ciągną. No ale tak jak mówisz, może troszeczkę zabrakło ławki i sił też chyba. No nie ukrywam, że Kuba właśnie Czachorowski, chyba zawodnik z 11 na plecach miał. To co miał, to praktycznie tam strzelił. 4 okazje, chyba 3 bramki, także no, wiedzieliśmy, że on może nam się dać we znaki i gdzieś tam chłopaki dawali znać sobie, żeby go gdzieś tam lepiej przykryć, no ale mimo wszystko i tak, gdzie tam jak wyszedł gdzieś 1-1, to udało mu się czy kogoś przepchnąć, czy kogoś minąć i strzelić te bramki. Także no, myśleliśmy, że gdzieś tam uda nam się go lepiej zatrzymać, no ale niestety nie wyszło. Zwycięstwo jest zwycięstwem, gratuluję. Musimy kończyć, bo za chwilę bateria padnie, niestety kamera nie jest aż tak długo, Jezus Maria, jak to powiedzieć teraz, nie ma aż tak mocnej baterii. Duracelle nie są tam? Są Duracelle, też mają swoją żywotność po prostu, o tak. Nie no, Duracelle to są nieśmiertelne, ale jak nie, to musimy kończyć w takim razie, więc zostaje nam pozdrowić. Pozdrowić, a to już twoja oczywiście tutaj jest profesja. Tak, pozdrawiam wszystkich fanów oraz naszych antyfanów, których po tym meczu i po tym sezonie z pewnością będzie jeszcze więcej. Dzięki piękne. Dziękuję również.